dobry, nazywam się Emilia Smączek. Jesteśmy w Wademeku, spotykamy się tutaj już piąty rok z rzędu, nie tylko tutaj, ale dzisiaj tutaj. Dzięki mecenatowi miasta Gdyni realizujemy wspólnie z Państwem taki projekt, który nazywa się Wszystko jest filozofią. Ewoluował przez lata. Prawdopodobnie większość z Was słyszała to już tyle razy, więc nie będę powtarzać, ponieważ najważniejszą rzeczą dzisiaj do powiedzenia jest to, że mamy gościa i mamy określony temat. Może, ponieważ temat powiedzieć krócej i łatwiej, to najpierw powiem temat, a potem przedstawię gościa. Tematem jest Foucault, troska o siebie, podmiot i poststrukturalistyczne spojrzenie na etykę. A naszym gościem jest dr Cezary Rudyński, który jest adiunktem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2020 roku obronił rozprawę poświęconą studium Michela Foucault nad antyczną etyką troski o siebie. Do obszaru zainteresowań naukowych naszego gościa należy poststrukturalizm, tradycja spółdzielcza, antyczna etyka oraz historia kościoła starożytnego. Od 10 lat działa aktywnie na rzecz popularyzacji filozofii. Jest jednym z założycieli i redaktorów Machiny Myśli, niegdyś naszego patrona, a teraz taki trochę ukryty patron. Chwilowo w zawieszeniu. Tak, internetowego czasopisma popularyzującego filozofię. Z Machiną Myśli zaczynaliśmy lat temu kilka. Publikował, nasz gość publikował m.in. w Kronosie, Praktyce Teoretycznej i Czasie Kultury. Oddajemy głos. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Kilka słów wstępu. Przede wszystkim Adam mnie prosił, żebym te słowo poststrukturalistyczne trochę ukrył i zepchnął na koniec tego tytułu, bo tak mało przyjaźnie wygląda, ale to, od czego zacznę, to będzie właśnie to poststrukturalistyczne spojrzenie na etykę. Czyli spróbuję Państwu wytłumaczyć, jak ta w dużej mierze francuska, albo przynajmniej jakby wyrastająca, tworząca się we Francji w drugiej połowie XX wieku tradycja problematyzuje całą tą domenę etyczną. Dodam jeszcze, że ten mój dzisiejszy wykład jest oparty na badaniach, które prowadziłem przez ostatnie 7-8 lat. Przygotowałem monografię na ten temat. Mam nadzieję, że ta monografia się niedługo ukaże. Czekam na decyzję wydawnictwa. Jeżeli się ukaże, to pod tytułem Etyka przeciwko moralności. Foucaultowskie studia nad antykiem i wczesnym średniowieczem. I to jest jakby ten obszar, którym ja się zajmowałem. Czyli najpierw Wam przedstawię trochę takiej teorii, trochę takich narzędzi metodologicznych, trochę takiego abstrakcyjnego rozumienia tej dziedziny etycznej i potem, jeżeli nam starczy czasu, to na jakimś przykładzie wytłumaczę, jak dzięki tej perspektywie da się materiał historyczny analizować, jak się da analizować pewne zmiany etyki w czasie. Więc najpierw trzy pola semantyczne słowa moralność. W takim potocznym rozumieniu, przede wszystkim słowa moralność i etyka bardzo często są używane zamiennie. Czasem już w takim trochę bardziej technicznym użyciu etykę uważa się za teorię moralności. Tak? Moralność to jest, czym jest ta moralność, za chwilę będę mówił, natomiast etyka byłaby wtedy akademicką dziedziną zajmującą się, problematyzującą, teoretyzującą tę moralność. Natomiast w potocznym użyciu te dwa słowa moralność i etyka bardzo często są używane zamiennie. I sama moralność, czy też etyka, w takim potocznym rozumieniu ma dwa związane ze sobą, ale nie tożsame znaczenia. Przede wszystkim to są, tak jak pokazuje slajd, realne zachowania. Tak? To, co ludzie robią. Czy ktoś postępuje moralnie, możemy powiedzieć właśnie, że ktoś zawsze postępuje nieetycznie, albo że ktoś jest wzorem cnót i moralności. Tak? Takie zwyczajne sformułowania. I to jest obszar, którym zajmuje się badawczo raczej jakaś socjologia, psychologia, antropologia, historia, tak? Historia różnych postaw moralnych w dziejach. Dla filozofów ten obszar najczęściej jest taką kolekcją przykładów i problemów. Tak? W świecie rzeczywistym napotykamy jakąś sytuację niejasną moralnie, jakieś zachowanie, co do którego mamy wątpliwość, czy ocenić jako etyczne, czy nieetyczne. No i filozofowie, etycy mieliby być tymi, którzy
którzy analizują takie sytuacje i poddają je ocenie. No, oczywiście jakimś takim przykładem pewnie najbardziej znanym jest tutaj bioetyka, która się zajmuje takimi różnymi zagadnieniami związanymi z życiem, jak na przykład aborcja, eutanazja, transplantacja, tak? Czy to są jakby czyny, postawy, decyzje etyczne czy nieetyczne? To pierwsze rozumienie słowa moralność. Drugie rozumienie to kodeks moralny, tak? Czyli tutaj moralność jest rozumiana jako pewien zbiór wartości, ocen, norm, ale też zasad i reguł postępowania. Bardzo często, zwykle rozumiemy taką moralność, ten system wartości i reguł jako pewien kodeks, tak? Kodeks moralny, on niekoniecznie musi występować w jakiejś wersji spisanej, czyli na przykład w postaci jakiegoś dekalogu czy katechizmu, ale można by powiedzieć, że niejako naturalnie dąży do takiej usystematyzowanej, spisanej postaci. Taki kodeks moralny często jest też przekazywany czy wpajany przez jakieś instytucje, przede wszystkim przez rodzinę, kościół czy szkołę. Często te instytucje też powołują do życia jakąś grupę czy jakiś taki organ odpowiedzialny za sprawdzanie tego, czy ktoś się moralnie prowadzi. Czasem nawet wymierzanie kar, tak? Na przykład pokuta w kościele jest w pewnym sensie taką karą za nieprzestrzeganie moralności chrześcijańskiej, tak? Spowiadamy się i otrzymujemy pokutę za te swoje przewiny, wykroczenia przeciwko chrześcijańskiemu systemowi moralnemu. To słowo kodeks jest tutaj też o tyle ważne, że tak rozumiana moralność bardzo często też ma taki charakter jurydyczny, czy inaczej mówiąc prawny, tak? Ona jest ustrukturyzowana dosyć podobnie jak prawo, czyli te zasady moralne bardzo często mają postać nakazów i zakazów, albo obowiązków, albo nawet czasem rozkazów, tak? Spinoza mówi o rozkazach, jeżeli chodzi o moralność. Ale też znaczna część takich kategorii, które obowiązują w moralności, albo ma pochodzenie stricte prawne, tak wywodzi się z prawa rzymskiego, albo jest zabarwiona takim sensem prawnym. Na przykład wina, odpowiedzialność, darowanie winy, czy wzięcie na siebie winy, tak? To wszystko są kategorie, które są kategoriami obecnymi w moralności, też w religii, ale one mają pochodzenie prawne. I przykładowo taki współczesny włoski filozof Giorgio Agamben, który do pewnego stopnia badał tę tematykę, pokazuje, że słowo responsabilita, Państwo wybaczą, ale jeżeli będę się odwoływał do jakichś takich językoznawczych kwestii, to będę zaglądał do mojej ściągi. Agamben pokazuje, że termin responsabilita, czyli włoska odpowiedzialność, pochodzi od łacińskiego słowa spondeo, które oznacza obiecywać, gwarantować, zobowiązywać się, poręczać za wykonanie czegoś wobec kogoś innego, tak? Na przykład tego słowa spondeo w łacinie używało się w sytuacji obietnicy wydania córki za mąż. Narzeczona po łacinie to sponsa. Tak? I Agamben pisze: gest wzięcia na siebie odpowiedzialności ma zatem ze swej istoty charakter prawny, a nie etyczny. Nie jest wyrazem szlachetności, ani wielkoduszności, a jedynie zwykłego aktu zobowiązania, oddania się w zastaw czy niewolę w celu zagwarantowania spełnienia zobowiązania w świetle takiego poglądu prawnego, wedle którego węzeł prawny pęta bezpośrednio ciało tego, na kim ciąży odpowiedzialność. Tak? Po trzecie, czyli mamy kodeks, moralność rozumiana jako kodeks, ustrukturyzowana tak jak prawo, i trzecia charakterystyka tak rozumianej moralności to jest jej pewna transcendencja. Ten kodeks czy ten system moralny jest zewnętrzny wobec całej rzeczywistości. On istnieje w taki idealny sposób. To na przykład oznacza, że zwykle traktuje się go jako uniwersalny, tak? Dla wszystkich zawsze, wszędzie powinna obowiązywać taka sama moralność. Tak? Jest niezmienny w czasie. Tak? To, że społeczeństwa się zmieniają, to nie oznacza, że czy zachowania ludzkie się zmieniają, to nie oznacza, że kodeks moralny powinien się zmieniać. Raczej wedle tego poglądu
on zawsze jest taki sam. My może go nie znamy w tej chwili, jakby podejmujemy wysiłek odkrycia tych właściwych, prawdziwych zasad moralnych, ale one istnieją jakby niezależnie od tego momentu, w jakim się nasza kultura znajduje albo nasze życie, tak? To są takie uniwersalne, ponadludzkie prawa, do których jednostki powinny się dostosowywać. I Foucault mówi, że to jeszcze nie wszystko. Jeżeli chcemy opisać dokładnie dziedzinę etyczną, to kategoria tych realnych zachowań z jednej strony, a tego transcendentnego kodeksu moralnego z drugiej, nie wystarczy, żeby opisać wszystkie fenomeny moralne czy etyczne. Jest coś takiego w tej dziedzinie etycznej, co się nie mieści ani w, co nie jest ani czynem realnie spełnianym przez jednostki, ani nie jest wartością, normą, regułą, zasadą moralną, tak? I żeby wyjaśnić, czym jest ta trzecia rzecz, Foucault podaje przykład takiej dosyć, odwołuje się do takiej dosyć codziennej, banalnej sytuacji, do zasady ścisłej i symetrycznej wierności małżeńskiej, tak? Foucault pokazuje, że taka prosta reguła, znana nam wszystkim, może być spełniana na różne sposoby, tak? Na różne sposoby można być wiernym. I tutaj dłuższy cytat. I tak można oprzeć istotę praktykowania wierności na czystym poszanowaniu zakazów i zobowiązań w odniesieniu do swoich czynów. Ale można też budować istotę wierności na opanowaniu pragnień, na wypowiedzianej im zaciekłej walce, na sile, z jaką człowiek potrafi oprzeć się pokusie. Treścią wierności jest wówczas owa czujność i walka. Nie same czyny i ich spełnianie, ale raczej sprzeczne porywy duszy, będące w tych warunkach materią praktyki moralnej. Prócz tego można budować ją na intensywności, ciągłości i wzajemności uczuć żywionych wobec małżonka, na jakości związku nieustannie wiążącego małżeństwo. Czyli mamy tę samą regułę, jeżeli patrzymy na to od strony kodeksu, to jest ta sama reguła. Zawsze chodzi za każdym razem o wierność małżeńską. Na poziomie jednostkowych czynów też zawsze chodzi o taki sam akt, czyli o to, żeby nie zdradzać tej drugiej osoby, żeby być wiernym. Ale jest taka sfera pomiędzy, w której zachodzą różnice, tak? Foucault wymienia trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, którą opisuje, można by to nazwać etyką kantowską, czyli poszanowanie obowiązku albo szacunek dla prawa moralnego. Druga to jest etyka monastyczna, czyli walka z własnymi namiętnościami. I trzecie możemy nazwać, powiedzmy, jakąś etyką romantyczną. Tak? Mogę spełniać tę samą regułę, ale za każdym razem kierować się czymś innym, być kimś innym, tak? W tej perspektywie Foucaultowskiej bardzo istotne jest to, że kiedy spełniamy czyny moralne, to nigdy nie robimy tego... Te wszystkie czyny moralne nie są odseparowane od siebie. Tak? To nie jest tak, że my przestrzegamy różnych reguł, tak jakbyśmy byli jakimś automatem, który po prostu losuje jakieś zachowanie albo który ma na sztywno wbite jakieś zachowanie. Istotne jest raczej to, że my jesteśmy pewną taką całością. Ta całość nazywa się w filozofii, jest nazywana w filozofii podmiotem, tak? Trochę upraszczając, chociaż to słowo podmiot jest nieco bardziej abstrakcyjne, można by powiedzieć, najpierw musimy być jakąś osobą, tak? Najpierw musimy być jakimś takim ja i to ja dopiero spełnia te różne zachowania moralne. I Foucault mówi, to ja może być różnie zbudowane. To ja może być ja posłusznym wobec prawa moralnego, to jest przykład etyki kantowskiej. To ja może być ja ascetycznym. Mogę być jak ten mnich, który walczy ze swoimi pragnieniami, ze swoimi namiętnościami. Albo to ja może być jakimś ja uczuciowym, romantycznym, tak? Mogę w tym wypadku postanowić być wierny nie dlatego, że taka jest reguła, nie dlatego, że zwalczyłem swoje namiętności, ale dlatego, że zależy mi na tej relacji, buduję ją, jakby inwestuję uczuciowo. I Foucault mówi, ta trzecia domena, ta domena podmiotu, on mówi o moralnym prowadzeniu się, jest kluczowa, a nawet właściwie najważniejsza. Bo kiedy spełniamy jakiś czyn moralny, to nie, tak jak powiedziałem, nie spełniamy pojedynczych czynów, które się jakoś sumują, tylko za każdym razem jesteśmy takim, albo powinniśmy być, takim podmiotem, i zależnie, jak ten nasz podmiot jest zbudowany, czy jest to podmiot posłuszny,
ascetyczny czy uczuciowy, żeby zostać przy tych wymienionych przykładach. Zależnie od tego będzie zależał nasz stosunek do całego świata, do innych ludzi, do samych siebie, cele, jakie sobie stawiamy, działania, jakie wybieramy, żeby zrealizować te cele. Tak? Zależnie od tego, jak się upodmiotowimy, jakimi podmiotami jesteśmy, będziemy w różny sposób odnosili się do świata i do innych ludzi. Tak? I to jest to trzecie rozumienie moralności wprowadzone przez Michela Foucault, a może nie tyle wprowadzone, co wydobyte z jego lektury pism antycznych filozofów. Czyli moralność jako sfera prowadzenia się moralnego. Tak, on mówi o upodmiotowieniu moralnym albo o produkcji podmiotowości. Za chwilę to wyjaśnię. Na razie najważniejsze jest zrozumienie tego, że musimy być jakimiś podmiotami, że czyn moralny to nie jest czyn spełniany automatycznie. Jeżeli ja postąpię moralnie przypadkiem, jeżeli przypadkiem zrobię coś, co zgadza się z naszym kodeksem moralnym, to wcale nie jest czyn moralny, to był przypadek. Jeżeli jestem pijany i nieświadomy i zrobię coś, co jest zgodne z naszym kodeksem moralnym, to nie znaczy, że postąpiłem moralnie. To znowu się wydarzyło przypadkiem. Jeżeli zaprogramujemy komputer w taki czy robota w taki sposób, że będzie się zachowywał zgodnie z naszymi regułami moralnymi, to ten komputer czy ten robot nie będzie podmiotem moralnym. Tak? Podmiotem moralnym jesteśmy tylko wtedy, kiedy świadomie i racjonalnie decydujemy się na pewne zachowania. Kiedy jakby panujemy nad sobą, ten wątek panowania jeszcze wróci, kiedy panujemy nad sobą i z puli możliwych zachowań wybieramy to konkretne właśnie dlatego, że jest moralne. Albo Foucault jeszcze mówi inaczej, jesteśmy podmiotami moralnymi wtedy, kiedy czynimy świadomy użytek z własnej wolności. Tak? Jestem wolny i mogę wybrać różne zachowania, ale wybieram to konkretne, ponieważ uważam, że ten czyn będzie moralny, ten czyn ma dla mnie pewną wartość. Tutaj znowu dłuższy cytat, on poniekąd powtarza to, co powiedziałem. W sumie, aby działanie zasługiwało na miano moralnego, nie powinno sprowadzać się do czynu lub serii czynów zgodnych z regułą, prawem czy wartością. Wszelkie działanie moralne to prawda, zakłada pewien stosunek do rzeczywistości, w której się spełnia i pewien stosunek do kodeksu, na który się powołuje. Jednak implikuje również pewien stosunek do siebie. Nie jest to po prostu samoświadomość, lecz ustanawianie siebie jako podmiotu moralnego, kiedy to jednostka określa, jaka jej część stanowi przedmiot owej praktyki moralnej. Precyzuje swój stosunek do spełnionej zasady, ustala dla siebie pewien sposób bycia, który będzie miał wartość moralnej samorealizacji. A żeby tego dokonać, działa na sobie samej, usiłuje się poznać, kontroluje siebie, doświadcza doskonali zmiany. Tak, ta sfera prowadzenia się moralnego, o której mówiłem, Foucault rozumie ją nie jako kodeks, jakiś transcendentny, nie jako zachowania realne, niespełniane w świecie zewnętrznym, ale jako pewien stosunek do samego siebie. Tak? Ja muszę coś ze sobą zrobić najpierw, żeby stać się podmiotem i żeby moje czyny mogły być czynami moralnymi. Za chwilę o tym szerzej opowiem. I teraz Foucault zwraca uwagę, że w każdej moralności, czy w każdej etyce występuje jeden z elementów jest dominujący. Albo moralności są bardziej nakierowane na kodeks, czyli są systemami moralnymi, czy takimi praktykami społecznymi moralnymi, w których ważniejsze jest spisanie szczegółowego prawa moralnego i nauczenie ludzi, żeby go przestrzegali i jakby kierowanie się tym prawem. Albo są takie typy moralności, on je nazywa moralnościami nakierowanymi na etykę, w których ważniejsze jest to, co robimy sami ze sobą. Tak? Ważniejsze jest to, żebyśmy postępowali i żyli w pewien sposób, żebyśmy stali się kimś konkretnym, a dopiero jakby to spełnianie różnych reguł moralnych jest wtórne. Więc Foucault uważa, że w każdej moralności są oba te elementy, czyli jakby to nakierowanie na siebie i czynienie się podmiotem moralnym oraz kodeks, ale one mogą być różnie rozdystrybuowane. Są natomiast też takie tradycje, albo inaczej, w ramach tej tradycji, o której tu mówię, są takie stanowiska, w których ten podział na moralność a etykę jest ostrzejszy. Pojawiło się tu już nazwisko Spinozy.
taki sposób odróżniania od siebie moralności i etyki, czyli kodeksów i sposobów życia, pojawił się w antyku. Potem on w pewien sposób zaginął w historii kultury europejskiej albo został zepchnięty na margines, ale ponownie wydobył go Spinoza. Po nim Nietzsche wpisuje się w tę tradycję, francuscy poststrukturaliści, czyli Foucault, Deleuze. No i tacy współcześni filozofowie, jak wymieniony przeze mnie Giorgio Agamben albo niemiecki filozof Peter Sloterdijk. Dla każdego z nich, każdy z nich inaczej rozgrywa te różnice, ale dla każdego z nich to rozróżnienie na moralność i etykę, na kodeks i sposób życia jest istotne. Może kilka słów na temat tego rozróżnienia u Spinozy. Ponieważ Spinoza ostrzej oddziela od siebie te dwie sfery, a przynajmniej taki Spinoza, jak go czyta Gilles Deleuze. Spinoza interesuje nasz sposób życia, tak, nasz sposób egzystencji. I mówi, że dlatego naszego sposobu egzystencji istotne są spotkania. Tak? Żyjemy w świecie i mamy w tym świecie jakieś spotkania. I Spinoza mówi, te spotkania mogą być dwojakiego rodzaju. Stosuje taki model pokarmowy, żeby je opisać. Jedne spotkania są takie, które nas wzmacniają, tak jak pożywienie, które jemy i nas wzmacnia, a inne spotkania nas osłabiają, tak jak trucizna, którą spożyjemy, nas osłabia, dekomponuje. I teraz Spinoza mówi, że zależnie od tego, jak projektujemy swoje życie na te spotkania, możemy odróżnić dwa typy, czy dwa sposoby egzystencji. Tutaj cytat, którego nie zamieściłem na slajdzie. Dwa sposoby egzystencji według Spinozy. Dobry lub wolny, rozumny, mocny, który na tyle, na ile jest to w jego mocy, dąży do zjednania z tym, co zgodne z jego naturą, do organizacji swoich spotkań i stosunków odpowiadających jego stosunkom, a tym samym zwiększającym jego moc. Zły, zniewolony, słaby i głupi, który na ślepo poddaje się przypadkom, zadowala się skutkami tego, co napotyka i albo chętnie im się poddaje, albo zaczyna narzekać się i miotać oskarżenia, kiedy to, czemu się poddał, okazuje się niezgodne z nim samym i ujawnia jego niemoc. No i dla Spinozy przykładem tego złego sposobu egzystencji są trzy takie typy. Niewolnik, tyran i kapłan, tak? Osoby, które nie organizują swoich spotkań w racjonalny sposób. I teraz kluczowe jest to, Spinoza mówi, że jakby tym, co najbardziej pierwotne, jest właśnie podchodzenie do rzeczywistości w taki sposób, jakby powinniśmy ją racjonalnie poznawać, wiedzieć, które spotkania są zgodne z naszą naturą, które będą dla nas dobre, które będą nas wzmacniać. I powinniśmy tak projektować swoje życie, żeby tylko takie spotkania mieć. Ale są jeszcze ci, którzy nie mają idei adekwatnych, powie Spinoza, nie poznają rzeczywistości, zdają się na przypadek, los, podejmują błędne decyzje, spotykają się z tym, co im szkodzi. I Spinoza, odwołując się do tej biblijnej sceny z raju, wyjaśnia, że kiedy Bóg powiedział Adamowi, że nie będziesz jadł owoca z drzewa poznania dobrego i złego, to Bóg, według Spinozy, informował Adama tylko o tym, ten owoc ci zaszkodzi, on jest niezgodny z twoją naturą, zadziała jak trucizna, zdekomponuje cię, osłabi. Adam, według Spinozy, ponieważ nie był racjonalny, nie miał tych idei adekwatnych, zrozumiał to jako zakaz. Nie zrozumiał tego jako opisu, tylko jako zakaz. I Spinoza mówi, ci, którzy traktują tą domenę etyczną jako domenę zakazów, domenę jakiegoś prawa moralnego, domenę właśnie jakichś obowiązków, nakazów, rozkazów, to są ci, którzy błędnie poznają rzeczywistość. Tak? Więc u Spinozy jest tak, że jakby etyka, czyli sposób życia, jest najbardziej podstawowy, ale jeżeli ktoś źle rozumie rzeczywistość, to zamiast rozumieć etykę jako sposób życia, będzie ją rozumiał jako kodeks moralny. Więc etyka tak, więc Spinoza jedno wyprowadza z drugiego. I ja też chciałem, kiedy tu dalej będę mówił o etyce i moralności, to też mocniej odseparowuję od siebie te domeny. Czyli przede wszystkim przez moralność będę dzisiaj rozumiał tą taką domenę transcendentnych, ponadjednostkowych systemów, reguł, zakazów, wartości, norm. Natomiast przez etykę będę rozumiał sposoby egzystencji rozpatrywane
tak w ich immanencji to się mówi, tak? W przeciwieństwie do transcendencji. Tak wewnętrznie, czyli będę rozumiał etykę jako pewien rodzaj pracy nad samym lub samą sobą. Jako pewien rodzaj troski o siebie, tak? Przez tą domenę etyczną będę rozumiał różnego rodzaju procedury, techniki, ćwiczenia i zabiegi, które pozwalają nam, jednostkom, przekształcić same siebie i przekształcić swój własny sposób życia, bycia i ukonstytuować się jako te podmioty moralne. Za chwilę to szczegółowo wyjaśnię, ale najpierw dwie takie kwestie trochę poboczne, takie trochę związane z różnymi nieporozumieniami, które wokół tej koncepcji Michela Foucault powstały. Foucault bardzo często pisząc o tej etyce, tak jak ją rozumie, jako pewien sposób życia, czy jako pewne ćwiczenia, praktyki nakierowane na zmianę samego siebie, często posługiwał się terminem estetyka egzystencji albo sztuka życia. I to powodowało, że dużo osób interpretowało te jego myśli jako jakiś taki nowy dandyzm albo nowy rodzaj estetyzmu, taki jaki znamy od Oscara Wilda, że po prostu chodzi o pewną stylizację swojego życia. Tak? I tu jakby bardzo istotne jest to, żeby zrozumieć, że kiedy Foucault mówi o tej sztuce życia, to odnosi się do terminu z antycznych tekstów filozoficznych, do terminu techne to bio, tak? Dosłownie sztuka życia. I tutaj ta sztuka jest rozumiana właśnie nie tyle jako pewna estetyzacja, tylko sztuka jest rozumiana jako praca z tworzywem, tak? Techne, czyli sztuka albo rzemiosło, to była dla antycznych pewna praca w tworzywie. I tym tworzywem w tym wypadku jest nasze własne życie, nasza egzystencja. Jeżeli uprawiamy tę sztukę życia, to traktujemy swoje życie, swoją egzystencję jako pewne tworzywo, które można uformować inaczej niż jest w tej chwili uformowane. I to takie trzy terminy z tego antycznego słownika, które są ściśle ze sobą związane i one gdzieś pewnie dzisiaj się będą pojawiały w tym moim wykładzie. Techne, od techne to ubiał, czyli od sztuki życia. Techne to jest sztuka, rzemiosło. Epimeleia to też jest taki termin wywoławczy, który się będzie dzisiaj pojawiał, czyli troska, opieka. Dla Foucault ta etyka antyczna związana jest z takim hasłem epimeleia heauto. Czyli troska o samego siebie, tak? O pielęgnacja samego siebie, opieka nad samym sobą. Ale ta troska oznacza właśnie pewną sztukę, sztukę zajmowania się sobą, ale oznacza też pewną askezis, czyli pewną formę treningu, ćwiczenia. I tu znowu muszę sięgnąć po moją ściągawkę. Ten termin askezis jest też o tyle ciekawy, że on pochodzi od czasownika askeo, oznaczającego ćwiczyć, trenować, ale też przetwarzać surowe materiały, kształtować je wedle sztuki. I jak podaje słownik etymologiczny antycznej Greki, najstarszym znaczeniem askeo jest prawdopodobnie uformować materiał, upiększyć go lub udoskonalić. Ja dzisiaj będę dużo mówił o tym, że etyka jest taką domeną ćwiczeń, że ćwiczymy sami siebie, żeby żyć w jakiś określony sposób, ale to ćwiczenie, to askeo odsyła zarazem do formowania materiału. Tym materiałem jest nasze życie. Czyli tak zbierając te trzy terminy, czyli troska o siebie, sztuka życia, ćwiczenie albo ćwiczenie siebie przez siebie. Owa troska o siebie nie jest jakimś niefrasobliwym próżniactwem. Z kolei ani praca, ani sztuka nie mają tu sensu produkcyjnego, lecz są rodzajem dbałości i pielęgnacji. Bliżej więc im do tego, co dzisiaj określa się mianem pracy opiekuńczej. Zarazem jednak ta praca troski nie ma celów reprodukcyjnych, ale napędzana jest właściwym techne dążeniem do wirtuozerii, mistrzostwa. Tak? Dziedzina techne to też oczywiście sztuka, ale takie dążenie do mistrzostwa. Chodzi o to, żeby pewne mistrzostwo w prowadzeniu własnego życia osiągnąć. I jeszcze jakby termin łączący te dwa dolne pojęcia od epimeleia pochodzi słowo melete, czyli ćwiczenie, tak? Podobnie jak askezis. Tak trochę technicznie rozróżniając, to nie jest takie precyzyjne rozróżnienie, które w tych antycznych tekstach występuje, ale ono się gdzieś pojawia. Często antyczni w ramach tej askezis odróżniali dwie dziedziny.
gymnazein, czyli ćwiczenia fizyczne, wystawianie się na różne próby, a z drugiej strony meletę, na przykład czy takie ćwiczenia medytacyjne, ale nie do końca w takim dzisiejszym sensie. Meletę jest na przykład medytacja nad śmiercią, tak? To takie słynne stoickie ćwiczenie, w którym wyobrażam sobie, że dzisiaj umrę i czy jestem jakby zadowolony z tego mojego życia, czy żyłem moralnie tak, jak powinienem, tak? Więc te trzy terminy łączą się ze sobą. Czyli jedno nieporozumienie. Kiedy Foucault mówi o sztuce życia albo o estetyce egzystencji, nie ma na myśli takiego artystycznego estetyzmu. Nie ma na myśli jakiegoś takiego stylizowania swojego życia. Nie. Chodzi mu o pracę nad samym sobą, żeby się zmienić. Druga taka kwestia wątpliwa. Dzisiaj na uczelniach, kiedy się prowadzi zajęcia z etyki, to najczęściej one kierują się takim anglosaskim wyobrażeniem na temat etyki, czyli przede wszystkim różnymi rozróżnieniami. Pyta się, czy jakaś teoria etyczna jest deontologią, czy może jest konsekwencjalizmem, czy jest egoizmem, czy utylitaryzmem, czy nihilizmem, czy relatywizmem, tak? I teraz pytanie, czy ta troska o siebie jest egoizmem albo relatywizmem? Nie, w ogóle to jakby ona nie mieści się, nie mieści się w tej puli, nie mieści się w żadnej z tych kategorii, ponieważ każda z tych doktryn etycznych wyróżnianych w podręcznikach do etyki na takim wyższym poziomie mierzy się z pytaniem, czy sądy moralne wyrażają przekonania. To jest takie pytanie, od którego zaczyna się wiele podręczników do metaetyki. Czy sądy moralne wyrażają przekonania? Jeżeli tak, jeżeli nie, to mamy jakieś tam drzewko, w którym rozpisujemy te utylitaryzmy, egoizmy, emotywizmy i one się gdzieś mieszczą w ramach tego pytania. Natomiast to pytanie w ogóle nie uwzględnia tego, co tu jest najważniejsze, czyli ćwiczenia siebie, tak? Pewnych technik siebie, pewnych procedur zmieniania samego siebie. Ona tylko pyta o nasze sądy moralne. To jest pytanie, które pewnie znacie słynny dylemat wagonika, że tam na jednym torze leży 5 osób, na drugim jedna, przestawisz dźwignię, czy nie przystawisz. To jest pytanie o sąd moralny. Czy mój pogląd na temat tego, czy powinienem przestawić tą wajchę na tych torach, czy nie, czy on jest zgodny z pewnym kodeksem moralnym, czy wyraża jakieś moje przekonanie, i tak dalej. Ale ten przykład, te przykłady, które się dzisiaj na lekcjach etyki na uniwersytetach analizuje, one nie mają nic wspólnego z tym antycznym rozumieniem etyki, czyli z tą domeną ćwiczeń. Więc tyle takiego ogólnego obrazu i teraz trochę bardziej szczegółowo w to wchodzimy. Jeżeli etyka to jest... jeżeli etyka jest tą pracą nad sobą, w której mamy... stać się podmiotami, tak mamy ćwiczyć siebie tak długo, żeby nabrać status tych podmiotów moralnych, to mamy jakby takie dwa progi tej procedury, czy takie zewnętrzne tej całej procedury. Jest pewien próg wejścia, kim jesteśmy, zanim w ogóle zaczniemy pracę etyczną, i próg wyjścia, jaki jest cel tego wszystkiego, dokąd dążymy. Tak? Cała ta praca etyczna to jest to, co w środku. A co jest najpierw i co jest na koniec? Teraz się trochę chcę tym zająć. Więc tak, stan jednostki przed podjęciem pracy etycznej. Jeżeli odróżniamy etykę i moralność, to nie możemy powiedzieć, że jednostka, która nie podjęła pracy etycznej, jest grzeszna, nie możemy powiedzieć, że jest zwierzęca, nie wiem, właśnie niemoralna, tak? Jakkolwiek tę niemoralność sobie nazwiemy. Jakby to wszystko są spoza tej dziedziny pytania. Starożytni, kiedy się zastanawiali nad tym, kim jest jednostka, zanim rozpocznie pracę etyczną, wyróżniali takie dwa stany niepodmiotowe. O, jeżeli podmiotem stajemy się dopiero ćwicząc siebie, uprawiając pewną sztukę życia, to wcześniej jesteśmy w pewnym stanie niepodmiotowym. I ten stan niepodmiotowy może mieć dwa charaktery. Jeden z nich przez łacińskich autorów był nazywany stultitia, dosłownie głuchota. Jeszcze taka techniczna uwaga. Ja posługuję się wymową restytuowaną łaciny, a nie wymową kościelną, więc jeżeli ktoś ma wrażliwe ucho, to zwracam na to uwagę. W kościelnej wymowie to by była stultitia.
Więc turtitia. Dosłownie głupota. To jest taki stan rozproszenia. Seneca opisuje go na trzech poziomach. Przede wszystkim to jest rozproszenie uwagi. Nie mogę się na niczym skupić, ciągle jakieś nowe wrażenia ze świata zwracają moją uwagę, ciągle rzucam się w coś nowego. Nie potrafię też robić jakiejś selekcji informacji, które do mnie przychodzą. Każda informacja, każdy pogląd, opinia, przesąd, które do mnie przyjdą, to ja je przyjmuję jako swoje. Ostatecznie też nie potrafię odróżnić, które poglądy są moje, a które gdzieś tam tylko zasłyszane, a ja je powtarzam, tak? To jest rozproszenie uwagi. Mamy też rozproszenie pamięci, czyli nie dzielę mojego życia na doświadczenia, które są warte zapamiętania i niewarte zapamiętania. Zmieniam mój styl życia w zależności od mojego wieku, od okoliczności. Nie nadaję takiej spójności czasowej mojej egzystencji. I trzecie rozproszenie woli, czyli przede wszystkim niezdolność do samodzielnego używania woli, podatność na wpływy zewnętrzne, też coś, co moglibyśmy nazwać taką słabością woli, tak? Stultus, dosłownie głupiec, to jest ten, który nie potrafi stawiać sobie celów i wytrwale do nich dążyć, tak? Tylko co chwila zmienia sobie te cele. Albo też to jest ktoś, kto ma sprzeczne dążenia. Postawił sobie jakiś cel, dąży do czegoś, ale przyszedł z jakiegoś świata impuls i teraz pragnie jakiejś nowej rzeczy, która jest sprzeczna z tą pierwszą i nie potrafi wybrać między nią. Tak? Czyli stultitia to jest takie ogólne rozproszenie. Drugi taki stan niepodmiotowy związany jest z wychowaniem i wpływem środowiska. Łacińscy autorzy posługiwali się tu słowem vitia, który oznacza występki, wady, przywary, czyli wszelkie niewłaściwe, a utrwalone w nas praktyki. I znowu Seneca, ale nie tylko on, chociaż to chyba jest u stoików najbardziej widoczne. Stoicy mówili, że zwłaszcza kiedy jesteśmy młodzi, kiedy jesteśmy poddani wpływowi rodziców i wychowawców, zaszczepiane są w nas różne błędne przekonania, błędne nawyki, ulegamy jakimś namiętnościom, które są dla nas zgubne, ale te namiętności są w nas utrwalane i w efekcie ponownie nie potrafimy jakby panować nad sobą, nie potrafimy prowadzić swojego życia. Raczej te różne nawyki, te przesądy, które się w nas utrwaliły, to one decydują za nas. Dodam jeszcze, że te vitia były też rozpatrywane w takim modelu medycznym, rozumiano je przez analogię do choroby. Czyli najpierw jeszcze nie mamy tej wady, nawyku, namiętności, przesądu, ale jesteśmy podatni na niego. Potem pojawia się sama choroba, czyli zły nawyk. Potem ta choroba staje się trwała. Potem jest taki etap kalectwa, kiedy ta wada narasta w nas do tego stopnia, że jakby całkowicie kontroluje nasze życie. I teraz filozof, czy ten etyk antyczny, te właściwe słowa są w odniesieniu do tamtej epoki tożsame. Filozof ma być kimś, kto przychodzi i jest jak ten lekarz i mówi nam, tu masz taką wadę, która jest chorobą, która sprawia, że żyjesz nieodpowiednio, ja ci pomogę się z tej choroby wyleczyć, uwolnić cię. I posługiwałem się łacińskimi terminami stultitia i vitia, ponieważ takie rozróżnienie na te dwa stany niepodmiotowe chyba jest najbardziej widoczne u autorów łacińskich z I-II wieku naszej ery. Samo jest trochę starsze, ale co też ciekawe, ono się utrzymuje jeszcze po upadku kultury pogańskiej, kultura chrześcijańska, przede wszystkim monastycyzm, czyli tak to życie klasztorne i pustelnicze przejmują te dwa sposoby patrzenia na jednostkę. I tutaj taka kolekcja cytatów na potwierdzenie tego, co mówię. Metody z Olimpu to był biskup i męczennik pochodzący z Olimpu w takim dziele Uczta. Pisał, powodem grzechów są albo zwyczaje i wychowanie, albo namiętności duszy i żądze cielesne. To jest przełom III i IV wieku. 100 lat później, przełom IV i V wieku, Abba Poimen, to jest jeden z najsłynniejszych ojców pustyni, mówi, początkiem zła jest rozproszenie. To znowu chodzi o tą stultitię, którą przed chwilą opisałem. I w VI wieku Doroteusz z Gazy, jeden z przywódców monastycyzmu palestyńskiego, pisze, jeżeli ktoś chce zdobyć cnotę, nie powinien pozwolić sobie na obojętność i rozproszenie. Starajcie się wyrwać namiętności, zanim przejdzie ona w nauk.
Tak? Czyli u niego oba te elementy występują. Nie wiem, czy będę miał okazję wam to jakoś dzisiaj dobrze pokazać, ale bardzo ważne jest to, że wiele tych takich figur, pojęć, perspektyw myślenia o tej domenie etycznej, które powstały w antyku, które powstawały już gdzieś w V wieku naszej ery, 1000 lat później zostają przejęte przez chrześcijaństwo, utrwalone przez chrześcijaństwo, trochę zmodyfikowane, ale jednak cały czas obecne, przede wszystkim obecne w tradycji życia pustelniczego i mnisiego. Więc na początku jesteśmy albo jak te krzywe drzewa, źle uformowane przez naszych wychowawców, albo jesteśmy tymi rozproszonymi głupcami. Jeżeli chcemy wydobyć się z tego stanu niepodmiotowego i stać się podmiotami, panami samych siebie, kontrolować swoje życia, świadomie czynić użytek z własnej wolności, musimy wejść na drogę etyczną. I Foucault to wejście na drogę etyczną wiąże z takim hasłem nawrócenie się na siebie. Oczywiście termin nawrócenie najbardziej się nam kojarzy oczywiście z religią, tak? Ale Foucault pokazuje, że różne modele tego nawrócenia istniały. Przede wszystkim w kulturze pogańskiej religia nie występowało w religii takie zjawisko jak konwersja, nawrócenie się. Tam religia raczej polegała na pewnych klientelistycznych relacjach z bogami, mogły występować zjawiska ekstatyczne, ale nie było takiego czegoś jak nawrócenie. Nawrócenie w antyku pogańskim wiązało się raczej ze sferą polityczną czy sądowniczą. Retor dzięki przekonującym argumentom mógł kogoś nawrócić na inne poglądy. A drugie takie miejsce, gdzie się pojawiało to nawrócenie, to była właśnie filozofia czy etyka. I mamy pierwsze takie wyraźne wystąpienie u Platona. Jest platońskie epistrofe, czyli odwrócenie, zwrócenie się, nawrócenie. I ten platoński model nawrócenia, tak bardzo, bardzo schematycznie mówię te modele. U Platona nawrócenie się polega na tym, że odwracam się od tego świata, który mnie otacza, świata materialnego, ponieważ on jest światem pozoru, jest niedoskonały, w pewnym sensie fałszywy, i zwracam się ku sobie, poznaję siebie i w końcu odkrywam w sobie boski pierwiastek. I dzięki temu boskiemu pierwiastkowi, dzięki odkryciu, że jest we mnie część boskiej istoty, mogę odwrócić się i zwrócić, powrócić do mojej ontologicznej ojczyzny, która jest ojczyzną bytu, prawdy, esencji, tak? Czyli odwracam się od tego świata pozorów i zwracam się do tamtego idealnego świata. Bardzo podobny schemat występuje w nawróceniu chrześcijańskim. Grecy tu pisali o metanoi, autorzy łacińscy posługiwali się albo terminem penitencja, albo penitencja. Metanoia to grecki termin. I w przypadku chrześcijaństwa też mamy odwrócenie się od tego świata i zwrócenie się ku tamtemu światu. Tylko w chrześcijaństwie ten świat jest światem grzechu i śmierci, a świat, do którego się odwracam, tamten świat jest światem nieśmiertelności, życia wiecznego, zbawienia. Tutaj to nawrócenie się ma też dosyć gwałtowną, dramatyczną postać. Tak? W starożytności przed chrztem istniała taka praktyka katechumenat, czyli przygotowywano się do tego chrztu. Nie tylko chrzczono dorosłe osoby, to był jeszcze okres, kiedy dzieci nie chrzczono. Był etap przygotowawczy do chrztu, poznawania nauk chrześcijańskich, ale i tak samo jakby zdecydowanie się na chrzest, zdecydowanie się, wiem to wszystko, ale teraz, od teraz chcę być chrześcijaninem i zmienić swój sposób życia, jest takim dramatycznym, nagłym aktem. I ten akt wiązał się też z pewnym zerwaniem wewnątrz samego siebie. To znaczy odcinam się od tego, kim byłem dotąd, od tego siebie, którym byłem, i staję się kimś nowym, nowym człowiekiem, jakimś nowym siebie. I teraz Foucault mówi, nawrócenie się na siebie, nawrócenie etyczne, i istnieje jeszcze w tym antyku trzecia figura nawrócenia się, która różni się od tamtych dwóch pozostałych. Nawrócenie się etyczne nie jest odwróceniem się od tego świata i zwróceniem się ku tamtemu światu. Ono się dokonuje w ramach tego świata. Ja się odwracam od tego, nad czym nie panuję, od rzeczy, które mnie rozpraszają, które odciągają moją uwagę, i zwracam się ku jedynej rzeczy, nad którą panuję, czyli ku samemu sobie, ku swoim przekonaniom, ku swoim sądom, ku swoim poglądom, ku swoim zasadom postępowania, ku swojemu życiu. To po pierwsze. Po drugie,
Po drugie, celem tego nawrócenia się na siebie, to dosyć enigmatycznie może zabrzmi, mam nadzieję, że się potem wyjaśni, celem tego odwrócenia się od siebie jest ustanowienie pełnego stosunku siebie do siebie. Tak? Czyli jakby ja skupiam się na sobie i staram się zbudować ze sobą jak najlepszą relację. Mówię, wiem, że to brzmi dosyć abstrakcyjnie, ale na przykład antyczni pokazywali, że jeżeli ktoś nie ma tej relacji do siebie ustanowionej, to jest bardzo podatny na wpływy pochlebców. Jeżeli ktoś, jest jakaś luka, ktoś czuje, że jest jakaś niedoskonałość w nim, to pochlebca jest tym, kto może się w tej luce jakby tak zainstalować, wykorzystać tę niedoskonałość, prawić pochlebstwa tej osobie i wykorzystać ją do własnych celów. Więc jeżeli ustanowimy taki doskonały, pełen stosunek siebie do siebie, to stajemy się odporni na tego rodzaju wpływ. Po trzecie, to nawrócenie się nie jest takim dramatycznym aktem jak w chrześcijaństwie, ale ma postać procesu, jest długotrwałe. No i po czwarte, nie jest jak u Plantona poznawaniem siebie, ale przede wszystkim ćwiczeniem siebie, czyli ma taki charakter treningowy. Więc kiedy nawrócimy się na siebie, zaczynamy opuszczać ten stan niepodmiotowy i zaczyna się to, co najważniejsze, czyli ta praca nad samym sobą. I ta praca ma trzy wymiary. Ja je bardzo skrótowo omówię, bo wspomniałem o mojej książce, to chyba jest jakby najważniejsza część książki, omówienie tych trzech momentów pracy etycznej, i to pewnie ze dwa takie wykłady nam by zajęło, więc tak bardzo schematycznie. Są trzy momenty, trzy takie wymiary tej etycznej pracy nad sobą. Po pierwsze, to o czym mówiłem już nieustannie dzisiaj, musimy nawiązać pewną relację sami ze sobą. I ta relacja ma przede wszystkim pozostać pewnego ćwiczenia samego siebie. Ćwiczenia w określonym sposobie życia. Tak, żeby zawsze postępować w określony sposób. Po drugie, musimy nawiązać relację z innym. Najczęściej chodzi o jakiegoś przewodnika duchowego. Jesteśmy najpierw w stanie niepodmiotowym. Tkwimy w bagnie i nie możemy się z tego bagna sami za włosy wyciągnąć. Potrzebujemy kogoś, kto poda nam dłoń, kto już się wydobył z tego bagna i nam też pomoże, tak? Czyli potrzebujemy jakiegoś nauczyciela etyki, jakiegoś przewodnika duchowego, jakiegoś doradcy egzystencjalnego, tak? I musimy zawiązać z nim relację. I po trzecie, musimy nawiązać pewną relację z prawdą. Przy czym prawda tu jest rozumiana jako pewien system reguł, pewien system zobowiązań. Tak, to, co nam się przedstawia jako prawdziwe i czym powinniśmy się kierować w życiu. No i tak jak wspomniałem, jakieś takie bardzo schematyczne przedstawienie, ja nie będę tego szczegółowo omawiał, bo to naprawdę, mówię, potrzebowalibyśmy dużo czasu dzisiaj, ale pracując na tych tekstach filozofów pogańskich, ojców pustyni i ojców kościoła, starałem się wydobyć specyfikę tych trzech relacji w każdej z tych tradycji. Kiedy w ogóle siadałem do tej pracy, to myślałem, że mamy jakby dwie rzeczy. Jest sobie świat pogański, filozoficzny i tam istnieje etyka i pojawia się chrześcijaństwo, które zmienia tę etykę w moralność kodeksu. Ale kiedy wszedłem w te teksty, to zobaczyłem, że chrześcijaństwo pęka na dwie takie tradycje etyczne, które bardzo często były ze sobą w konflikcie na przestrzeni tych 2000 lat. Jedna to jest tradycja monachiczna, od słowa monachos, mnich, a druga to taka tradycja kapłańska, kościoła hierarchicznego, parafialna. One, chociaż opierają się na tych samych regułach, na tym samym kodeksie moralnym, to jednak wiążą się z dwoma zupełnie innymi typami upodmiotowienia. I te typy są ze sobą niezgodne i bardzo często w konflikt wchodziły, tak jak powiedziałem. Więc różnie ta relacja do innego się kształtuje w tych trzech tradycjach, różnie się kształtuje relacja do prawdy, i różnie się kształtuje relacja do siebie, przy czym w tym, co nazywam moralnością, ten wymiar relacji do siebie jest tak naprawdę nieobecny. To jest bardzo ważne. Nazywam to moralnością właśnie dlatego, że tam znika ten taki ćwiczebny wymiar, czy ten stosunek siebie do siebie. Więc nie jesteśmy podmiotem, nawracamy się na siebie, podejmujemy pracę etyczną, która ma trzy wymiary. I co jest na końcu? Muzonius Rufus, on był zwany czasem rzymskim Sokratesem, taki bardzo ważny filozof, wpływowy przede wszystkim z pierwszego wieku. Pisał, ci, którzy pragną być zbawieni, sozestai, powinni spędzić życie opiekując się sobą. Czyli na końcu całego tego procesu jest zbawienie. Soteria,
Sodzein. Soteria to jest zbawienie, sodzein zbawiać. Greckie terminy. Te greckie terminy mają szersze znaczenie niż nasze dzisiejsze zbawienie. I znowu, to jest termin, który najczęściej kojarzymy z religią, ale w Grecji on miał szerszy obszar zastosowania i też można mówić o czymś takim jak zbawienie etyczne. Przede wszystkim same te słowa. Soteria to jest zbawienie religijne, ale też wybawienie od klęski albo od choroby. To jest też jakaś ochrona, to jest też zachowanie czegoś. Tak na przykład używało się tego mówiąc o tym, że wino zachowuje się w dobrym stanie. Tak? Albo ktoś zachował się w dobrym zdrowiu, to też posługiwano się tym terminem. Ale też można było mówić o zachowaniu pewnych przymiotów. I tak na przykład Epiktet, stoicki filozof, pisał: człowiek jest istotą społeczną, jest on szlachetny, wierny, jest on przezorny i mądry. Jeżeli owe przymioty właściwe człowiekowi zachowuje się w stanie nienaruszonym, sodze staj, czyli jeżeli się je zbawia, jeżeli są one stale obwarowane murami, jeżeli nie przynosi żadnego uszczerbku sumienności, uczciwości i mądrości, wtedy i sam człowiek jest zabezpieczony od zguby. Sodze staj kai autos, czyli dosłownie wtedy sam człowiek jest zbawiony. Tak? I teraz na czym polegało to zbawienie filozoficzne? Czy ogólnie zbawienie? Mówiłem, że podzieliłem tę etykę antyczną na takie trzy modele. Pogański, monastyczny i taki parafialny czy kapłański. I w każdym z nich to, co jest na końcu, to ten podmiot, którym się stajemy i dzięki któremu jesteśmy zbawieni, on trochę inaczej wygląda. Jeszcze właśnie pojęcie zbawienia siebie, tak? Foucault mówi, że w oparciu o to, jak to sodze staj czy soteria są używane w tekstach filozoficznych, można ukuć takie pojęcie jak pojęcie zbawienia siebie. On je bardzo mocno wiąże z taką figurą, która może Państwu jest znana, z figurą twierdzy wewnętrznej, z stoicką figurą, tak? Czyli mamy schronić się w sobie, mamy właśnie tak ukonstytuować tą relację siebie do siebie, żeby żadne wydarzenia z zewnątrz, przede wszystkim nieszczęśliwe wydarzenia, bankructwo, wygnanie, choroba, śmierć kogoś bliskiego, żeby one nas nie dotykały, żebyśmy byli odporni na wpływy pochlebców albo jakichś tyranów, tak? Więc mamy nawiązać relacje siebie do siebie, żeby schronić się w takiej wewnętrznej twierdzy, żeby się tam właśnie ochronić, zbawić siebie od różnych zagrożeń, które do nas przychodzą ze świata. I Foucault to filozoficzne zbawienie wiąże z taką figurą, jaką jest figura mędrca, tak? Czyli ten efekt końcowy. Jeżeli wybieramy z tych trzech ścieżek, które pokazałem w tabelce, ścieżkę filozofii pogańskiej, to na końcu ten podmiot, który się stajemy, powinien być mędrcem, tak? I tego mędrca, w tę figurę mędrca Foucault wpisuje takie klasyczne charakterystyki, czyli ataraksja, panowanie nad sobą, tak, pewna odporność na to, co przychodzi ze świata. Oprócz ataraksji też autarkia, czyli pewna samowystarczalność i wreszcie pewna przyjemność czerpana z samego siebie. I tutaj dłuższy cytat z Diogenesa Laertiosa. Cytat ten dotyczy filozofii epikurejskiej, ale tak naprawdę opisuje tą figurę mędrca w taki sposób, że ona pasuje niemal do każdej antycznej tradycji. Przyczyną nieszczęść ludzkich jest albo nienawiść, albo zazdrość, albo pogarda. Mędrzec przezwycięża te afekty rozumem. Kto raz stał się mędrcem, nie może już nigdy zmienić usposobienia, ani z rozmysłem przekształcić charakteru. Namiętności mogą go trafić mocniej niż innych ludzi, nie przyniesie to jednak jego mądrości żadnego uszczerbku. Mędrzec nawet wśród tortur będzie czuł się szczęśliwy. Jedynie mędrzec poczuwa się do wdzięczności względem wszystkich przyjaciół, zarówno obecnych, jak i nieobecnych, i okazuje to zarówno słowem, jak i czynem. Nie będzie również karał swych sług, raczej okaże im współczucie, a uczciwym przebaczy. Mędrzec nie będzie troszczył się o piękną wymowę. Pijany nie będzie mówił od rzeczy, jak pisze Epikur w Sympozjonie. Losowi potrafi się przeciwstawić i nigdy nie porzuci przyjaciela. Żaden mędrzec nie jest mądrzejszy od innego. Nawet we śnie nie zmieni się jego istota, a w obronie przyjaciela, gdy zajdzie potrzeba,
odda życie. Czyli jakby na końcu tego procesu dochodzimy do takiej idealnej figury, którą starożytni nazywali mędrcem, kiedy jesteśmy odporni na wszystkie wydarzenia zewnętrzne, na pochlebców, sami sobie wystarczamy. Jakby towarzyszy też nam nieustanna pogoda ducha, której żadne nieszczęśliwe wydarzenia nie mogą zepsuć. I osiągamy taki status, który bardzo często wprost był nazywany statusem boskim. Także ten mędrzec podobny jest do Zeusa, czy do bogów, którzy tylko sami sobą się zajmują, pielęgnują samych siebie, troszczą się o samych siebie i są takimi pełnymi, doskonałymi bytami. Tradycja monastyczna wiąże natomiast tą figurę zbawienia i tej takiej doskonałości, czy pewnej boskości z figurą dziewicy. I też może tak bardzo krótko i schematycznie. Przede wszystkim dla tej tradycji monastycznej ważna jest taka kwestia jak czystość, tak? Czystość jest rozumiana jako wykorzenienie wszelkich namiętności. Mędrzec był raczej kimś, kto panuje nad swoimi namiętnościami. Na przykład natomiast dziewica, czy taka osoba czysta, ma być osobą, która zupełnie wykorzeniła z siebie wszelkie namiętności. Jeden z ojców kościoła, Jan Kasjan, w takim traktacie dla ascetów nawiązuje do słynnej uczty Platona. Nie wiem, czy Państwo kojarzą tę scenę. Tam Platon leży koło Alkibiadesa, wie, że Alkibiades jest pięknym młodzieńcem, Sokrates pożąda tego pięknego młodzieńca, ale nie decyduje się na żaden akt, ponieważ jest doskonały i panuje nad swoimi żądzami. Jan Kasjan mówi, że to, co było jakby tym takim szczytowym osiągnięciem tych filozofów, to jest jeszcze za mało. Nie chodzi o to, żeby panować nad swoimi namiętnościami, ale zupełnie je wykorzenić, żeby je zupełnie wyrugować. Tak? I tak jak mędrzec ma być... dochodzenie do mądrości ma polegać na pewnym wzmacnianiu siebie i na pewnym ustanawianiu stosunku do samego siebie, tak i jakby na takim w pewnym sensie też ćwiczeniu siły woli. Tak? Mędrzec to jest ktoś, kto ma żelazną wolę, której nigdy nie da się złamać. Tak przeciwnie, ta figura, tak droga monastycyzmowi, ona się raczej wiąże z wyzbywaniem się własnej woli. Doskonały mnich, dziewica, tak, ten, kto chce doznać zbawienia w tym systemie chrześcijańskim, jest kimś, kto musi wyrzec się własnej woli, wyrzec się siebie i tylko podlegać woli Boga. Tak? Kierować się wolą swoich przełożonych w klasztorze, ale ostatecznie być zupełnie podatnym na wolę Boga. Czyli tak jak etyka pogańska polegała na ustanowieniu siebie, tak tutaj raczej chodzi o to, żeby odrzucić siebie i stać się takim pustym miejscem, w które może się wlać wola kogoś innego. Ten stan nazywa też taka figura uczynienia siebie czy swojego ciała świątynią Bożą. Tak? Mnich, czy ta dziewica, dlatego musi być czysta, dlatego musi się wyzbyć wszystkich swoich namiętności, pragnień, dlatego musi się wyzbyć siebie, żeby się stać takim pustym miejscem, taką świątynią, do której będzie mógł przyjść Bóg i w niej zamieszkać. I wreszcie trzeci typ, ten związany z tą moralnością parafialną, jak go nazwałem. Powiedziałem wam, że i u filozofów, i u mnichów ważne były te dwie figury rozproszenia i takiego zbicia, czy błędów związanych z wychowaniem pewnych namiętności. Tak? Czyli jest coś takiego w naszej konstytucji, co sprawia, że żyjemy niewłaściwie i musimy się tego pozbyć. I właściwie w tej tradycji kapłańskiej nic takiego się nie pojawia. To, że my czasem grzeszymy, to, że łamiemy te prawa moralne, to tak naprawdę nie jest problem, bo to się wyjaśnia tym, że czasem jesteśmy słabi i po prostu popełniamy błędy. Albo czasem na przykład żyjemy w strachu, tak? Jeżeli jest jakieś miejsce, gdzie chrześcijanie są prześladowani i oni nie spełniają swoich chrześcijańskich obowiązków, żeby uniknąć tych prześladowań. To jakby to wszystko są grzechy, ale je można wybaczyć, one są zrozumiałe. Tym, co dla ojców kościoła, takich jak Cyprian z Kartaginy, potem Augustyn z Hippony i cała ta augustyńska tradycja, było kluczowe,
to było to, żeby zachować jedność z jedynym kościołem, żeby nie skierować się ku żadnej schizmie, ku żadnej herezji, żeby zachować prawowierność. Czyli u mędrca, u dzielicy problemami, tymi stanami niepodmiotowymi były stany poddawania się namiętnościom, poddawania się impulsom ze świata. Natomiast w tej tradycji takiej kapłańskiej tym głównym problemem jest to, że my jesteśmy nieprawowierni, że my kierujemy się ku jakiejś herezji, spełniamy obowiązki, możemy być wytrwali w naszych dążeniach, możemy wykorzenić swoje namiętności, ale zrobiliśmy to kierując się niewłaściwymi regułami, bo regułami heretyckimi. I tutaj najważniejsze jest zachowanie jedności z instytucją, do której należymy, konkretnie z Kościołem. I to jakby efektem jest taka pseudopodmiotowość, dlatego tak to nazywam, że tu nie ma tej relacji siebie do siebie, nie ma tego ćwiczenia siebie do siebie. Tutaj kluczowe jest to, żebyśmy byli takim podmiotem czy pseudopodmiotem podległym prawu moralnemu, które ustanawia instytucja kościelna. Jeśli o ten etap chodzi, to tyle. I teraz Adam, jak z czasem stoi? Krótka przerwa, robimy nieco. Dobra, o, to świetnie, to się dobrze składa. Jak ci się mówi? I czwarta rzecz, rachunek sumienia w tej tradycji takiej kapłańskiej, czy raczej w ramach tego kościoła takiego hierarchicznego w tej relacji kapłan-wierni, tak? Rachunek sumienia istnieje w chrześcijaństwie, tak jak powiedziałem, od IV wieku, ale bardzo długo miał charakter takiej dobrowolnej techniki siebie i wiązał się z monastycyzmem. Na gruncie parafii, diecezji on się pojawia dopiero w XIII wieku. Dokładnie, inaczej, wcześniej jest jakby obecny, ale cały czas ma taki status dobrowolny, niedokreślony. Natomiast w XIII wieku, a dokładnie podczas Soboru Laterańskiego IV, to jest 1215 rok, konstytucje soborowe, przepraszam, kanony soborowe ustalają, że od teraz przynajmniej jedna spowiedź rocznie jest obowiązkiem każdego chrześcijanina i do takiej spowiedzi należy się przygotować, przeprowadzając rachunek sumienia. I znowu ten rachunek sumienia jest inaczej zbudowany niż ten pitagorejski, niż ten stoicki, niż ten monastyczny. Może już nie będę jakby się w to zagłębiał, tak jak mówię, żeby nie przedłużać. Jeszcze taka kwestia, którą na sam koniec chciałem poruszyć. Ta fukotowska perspektywa, czyli perspektywa patrzenia na sztukę życia, na techniki egzystencjalne, na takie praktyki skierowane same na siebie, pozwala więcej wydobyć z tradycji cynickiej. Bardzo mało wiemy na temat antycznych cyników. Zachowały się tylko jakieś szczątkowe ich pisma. Tych takich najważniejszych twórców tradycji cynickiej, jak na przykład Antystenesa czy Diogenesa z Synopy, nie mamy żadnych tekstów, tylko jakieś cytaty z nich przechowane u innych autorów. Wiele wskazuje też na to, że oni nie zbudowali, znaczy nie wskazuje, to jest jakby rzecz, z którą się wszyscy zgadzają, że oni nie stworzyli żadnej takiej wielkiej doktryny jak Platon czy Arystoteles, a nawet jak stoicy, tak? Cynicy zawsze wydawali się taką marginalną tradycją, która nie skonstruowała żadnej wielkiej filozofii, bo tam rzeczywiście nie było systemu metafizycznego żadnego. Natomiast jeżeli wejdziemy od tej perspektywy etycznej, od tej perspektywy technik egzystencjalnych, to nagle okazuje się, że ta tradycja cynicka, więcej da się w niej zobaczyć, to po pierwsze, a po drugie da się zauważyć jej niesamowity wpływ na kulturę europejską. Wpływ Platona chociażby jest oczywisty. Platonem, neoplatonizmem bardzo mocno inspirował się Augustyn. Cała teologia wczesnego kościoła aż do XIII wieku to jest przede wszystkim teologia augustyńska. Chrześcijaństwo jest wtedy wykładane w taki sposób inspirowany platonizmem, tak? I ten platonizm do dzisiaj jest jakoś obecny choćby na akademii, ale też jakby w myśleniu wielu z nas, kiedy mówimy o jakichś ideałach albo że coś istnieje idealnie.
Natomiast wpływ tradycji cynickiej był bardzo niewidoczny i Foucault, tak czytając z tej swojej perspektywy, nie chciałem powiedzieć pod włos, ale może nie pod włos, tylko jakby patrząc skądinąd różne teksty, pokazuje, że ta tradycja cynicka też miała bardzo długi wpływ na naszą kulturę. Wpływ na różne sposoby się objawiające. Ja znowu nie będę mówił o tym szczegółowo, o tym wpływie, o samej tej tradycji chcę powiedzieć kilka słów, ponieważ ona wyróżnia się na tle całego antyku. Tak? Ta etyka cynicka nawiązuje do wielu klasycznych motywów, ale w pewien sposób je transformuje i wydobywa z nich coś innego. Więc po pierwsze tyfos, takie ważne pojęcie. Ono później się też pojawia u ojców kościoła i wtedy jest tłumaczone jako próżność, ale tyfos to dym. Metaforycznie to co ulotne, złudne. Tak? Pamiętacie z pierwszej części wykładu, że tym, co zniewala jednostkę, co sprawia, że nie prowadzi ona racjonalnego życia, że nie panuje sama nad sobą, jest to, że znajduje się w jednym z tych dwóch stanów, stultitia, albo jest opanowana przez nawyki, tak? Przez wady, vitia, że jest albo rozproszona, albo w czasie wychowania została zdeformowana i teraz ją trzeba na nowo uformować. Natomiast cynicy mówią, tak, rzeczywiście jednostka podlega namiętnościom, jednostka żywi jakieś błędne przekonania, ale jest coś jeszcze, co o wiele bardziej wpływa na nasze życia i na to, że nie prowadzimy ich w sposób właściwy. To jest to, co oni nazywali tyfos, dymem, tym co ulotne. Różne metafizyczne przesądy, to po pierwsze, ale po drugie błędne nawyki, błędne obyczaje, błędne prawa, błędne instytucje. Wszystkie pozostałe nurty te wady umieszczały w nas samych. Nie prowadzimy racjonalnego, wolnego życia, ponieważ jesteśmy rozproszeni, mamy słabą wolę, kierują nami namiętności i przesądy wpojone nam przez wychowawców. Czyli coś, co się znajduje jakby w nas. A cynicy mówią nie. To, jak jest zorganizowane nasze społeczeństwo, tu jest coś nie tak. Mamy złe instytucje, mamy złe prawa, głupie prawa, które sprawiają, że robimy głupie rzeczy, że postępujemy nieetycznie. Mamy głupie i złe obyczaje i to z tym trzeba walczyć. I walka z tym jest o wiele ważniejsza niż walka z jakimiś takimi wewnętrznymi wadami, bo te nasze wewnętrzne wady są pochodnymi tych wad, które przychodzą do nas od strony społeczeństwa. Więc tradycja, tak jak tradycja stoicka, platońska, kiedy mówimy o tym, że mamy słabą wolę albo jakieś złe nawyki, to może wam się to trochę kojarzyło z jakimiś takimi dzisiejszymi psychoterapiami albo coachingiem, nie? Bo to jest tak. Stoicy to byli trochę tacy coache starożytności, że no tam jak będziesz myślał pozytywnie i coś tam, to będzie ci się lepiej wiodło w życiu. A ta tradycja cynicka jakby odrzuca ten taki coachingowe podejście i raczej stawia na coś, co można by dzisiejszym językiem nazwać aktywizmem politycznym, tak? Musimy aktywnie działać w naszym społeczeństwie i zmieniać, pokazywać, że różne nasze obyczaje są głupie, błędne i łamać je, tak? Więc to ubrałem pod takim hasłem etyka jako polityka. No i jakby mówię, to jest ten wpływ tej tradycji antycznej na tej tradycji cynickiej, na kulturę europejską objawia się w różnych obszarach, ale Foucault na przykład pokazuje, że XIX-wieczni anarchiści jakby dużo tych cynickich motywów przejęli, tak? Ruch franciszkański na samym początku też, który był o wiele bardziej polityczny. Franciszkanie na początku właściwie chyba przez większy okres byli tymi mnichami, kaznodziejami, którzy wychodzili w społeczeństwo, ale na początku szczególnie tam też we franciszkanizmie można odnaleźć niesamowicie dużą ilość takich figur, których nie da się znaleźć w Piśmie Świętym, a da się znaleźć w tekstach cynickich. Taki jeden z przykładów, który chyba mnie najbardziej uderzył, bo w
Wszystkie pozostałe to są takie, co do których można trochę spekulować, można powiedzieć, że są ogólniejsze, ale jeden z najstarszych autorów cynickich w pokoleniu po Diogenesie, Teles Cynik, pisał o tym, że cynicki filozof powinien wziąć za ślubiny z panią biedą. Cynik powinien być biedny, zgodzić się na ubóstwo, powinien wziąć za ślubiny z panią biedą. I dosłownie te same słowa pojawiają się w traktatach Franciszka z Asyżu. On mówi, że pani ubóstwo albo pani bieda, to ożenił się z panią biedą. Jest więcej takich podobieństw. Więc mamy taką tradycję etyczną, która polega na zmienianiu obyczajów, czy jakby ingerowaniu w pole społeczne. Tradycja cynicka wiąże się też z radykalizacją motywu prawdziwego życia. To jest coś, o czym nie wspomniałem, ale w tej tabelce było wymienione. Pogańska etyka filozoficzna wiąże się z taką figurą aletes bios, czyli prawdziwego życia. To w jakimś takim najprostszym ujęciu chodzi o to, żeby nasze życie, nasze czyny były spójne z tym, co mówimy, spójne z poglądami, jakie wyznajemy. Ale w bardziej szczegółowym aspekcie ta figura prawdziwego życia rozbija się na takie cztery momenty. Więc to musi być życie nieskryte. Ja żyję prawdziwie, żyję dobrze, żyję etycznie, więc nie mam nic do ukrycia. Nic, co robię, nie jest złe, więc jakby mogę pokazywać to moje życie, powinienem pokazywać innym, bo niczego się nie wstydzę. I cynicy też jakby rozwijają ten motyw, ale go radykalizują. Skoro nic nie ma w moim życiu do ukrycia, to będę żył w beczce. Diogenes żyje w beczce, ponieważ chce żyć na widoku. Chce, żeby każdy w każdej chwili jego życia mógł go oglądać i widzieć, jak wygląda mędrzec, czy ten, kto żyje doskonale. Po drugie, życie prawdziwe to życie niezależne. Tutaj pojawiają się różne ćwiczenia właśnie w odporności na wypadki losu. Na przykład stoicy, którzy pochodzą z arystokracji, jedzą proste posiłki ze swoimi sługami zamiast jakiegoś wykwintnego dania, żeby przygotować się na sytuację, kiedy los się od nich odwróci i rzeczywiście wpadną w biedę, tak? A cynicy mówią, nie, być niezależnym to nie tylko przygotowywać się na takie sytuacje, ale realnie, aktywnie i w sposób nieograniczony dążyć do ubóstwa. Sprawdzać, jak dużo mogę rzeczy odrzucić i dalej żyć i żyć w sposób dobry. I znowu dużo historii o tym, jak Diogenes na przykład widzi, że dziecko pije z kałuży, nabiera wodę w ręce, więc w tym momencie odrzuca swój kubek, bo mówi, dziecko się okazało mądrzejsze ode mnie, potrzebowało mniej niż ja. W ramach tej radykalizacji tego życia niezależnego pojawiają się u cyników takie figury jak akceptacja niewoli, albo żebractwa, albo złej reputacji. Trzeci wątek jest związany z tym prawdziwym życiem. Życie zgodne z naturą. Filozofowie uważali, że natura wyznacza jakiś taki porządek. Naturą kieruje logos, natura jest racjonalna. I filozof, mędrzec powinien żyć zgodnie z naturą. I cynicy znowu biorą ten motyw i doprowadzają go do pewnej skrajności. Żyją w sposób zwierzęcy, tak? Naśladują zwierzęta. Mówią, że zwierzęta są najbliżej natury. Nie potrzebują domów, nie potrzebują drogich win, tak? Jest taki fajny fragment u Diona Chryzostoma, to był taki stoicki filozof, ale bardzo mocno zainspirowany cynizmem, który opisuje Diogenesa, jak się śmieje z głupców, którzy spragnieni idą przez całe miasto do winiarni, żeby tam napić się dobrego wina sprowadzonego z innej wyspy, kiedy po drodze mijali rzekę, studnie i tak dalej. I każde zwierzę by podeszło i napiło się z tej rzeki czy z jakiegoś innego wodopoju, a człowiek postępuje nieracjonalnie i szuka jakichś takich wysublimowanych przyjemności, zamiast ugasić to pragnienie po prostu. I czwarty aspekt tego prawdziwego życia to życie suwerenne, tak? Mędrzec, filozof, ktoś, kto żyje filozoficznie, powinien być kimś, kto panuje nad sobą. I często pojawiała się taka figura króla. Mamy oczywiście króla filozofa u Platona, ale u stoików też jest ta figura kogoś, kto dotarł do tego aspektu mądrości. On jest takim kimś, kto suwerennie, po królewsku panuje nad swoją egzystencją. I cynicy znowu przechwytują ten motyw i znowu go obracają. Nie wiem, czy uda mi się to w paru słowach wytłumaczyć, ale
ta figura jest tam dosyć złożona, dlatego że ona tak jakby przeciwko sama sobie się obraca, ale bardzo często jest cynik, cynicki filozof przedstawiany jako prawdziwy król, który powinien kierować wszystkimi ludźmi, którego inni powinni słuchać i go naśladować, ale ten król jest zarazem żebrakiem, ten król jest zarazem kimś, kto nie chce swojej władzy, kto parodiuje władzę i w efekcie swoją władzę, ale też w efekcie wszelką inną władzę, tak? Kto uczy ludzi, jest suwerenem, który uczy ludzi, że nie powinni być posłuszni żadnym suwerenem, tak? Znowu takie obrócenie motywu. Mówię to w bardzo dużym skrócie. Teraz pojęcie ischys, czyli siła. Kiedy ćwiczymy sami siebie w tej tradycji antycznej, to zwykle po to, żeby nasze ciało, to co materialne, nasze żądze opanować, poddać je pod władzę rozumu, umysłu, duszy, tak? Czyli zawsze mamy tu taki dualizm i w tradycji platońskiej, i w tradycji arystotelejskiej, i u Plutarcha, i u stoików on też do pewnego stopnia się pojawia. Taki podział bytu ludzkiego na dwa poziomy. Na poziom umysłowy, rozumny, racjonalny, duchowy i poziom cielesny, materialny. Poziom cielesny, materialny, który który jest namiętny, który ma złe nawyki, który prowadzi nas do nieracjonalnych czynów i dlatego powinien zostać stłumiony, opanowany, kontrolowany przez ten byt umysłowy. Natomiast tradycja cynicka próbuje pomyśleć człowieka jako taki byt, w którym nie ma tego rozszczepienia na dwa poziomy. U cyników jakby tym, co określa człowieka, jest jego ischys, siła, tężyzna. I ta tężyzna ma zarazem wymiar cielesny, jak i duchowy, czy racjonalny. Cynik ćwiczy swoją cielesną tężyznę i zarazem dzięki temu nabywa rozumność, racjonalność. Na przykład poprzez wystawianie się na różnego rodzaju próby, tak? Cynik wystawia się na zimno, czyli ćwiczy swoje ciało w odporności na zimno, a zarazem zaczyna rozumieć, że to zimno nie jest szkodliwe. Więc tu mamy jakby taką próbę usunięcia tego podziału w ramach bytu ludzkiego. Ostatnia kwestia, i na tym już zakończę, chyba mam jeszcze jakiś cytat na sam koniec. Ostatnia kwestia to kataskopos. Mówiłem, że mamy różne figury tego podmiotu. W etyce filozoficznej to jest mędrzec, w etyce monachicznej to jest dziewica, w tej etyce takiej parafialnej czy kościoła hierarchicznego to jest taki byt, czy byt ludzki poddany prawu, tak? Taki jurydyczny. Natomiast w tradycji cynickiej da się zauważyć taką figurę jak kataskopos, figura zwiadowcy, szpiega. Cynik jest często opisywany tak jak szpieg, tak jak zwiadowca w armii. Tak? Zwiadowca jest kimś, kto wychodzi przed całą armię, żeby zobaczyć, co tam jest. I cynik podobnie. Cynik wychodzi przed całą ludzkość, żeby zobaczyć, czyli przed wszystkie obyczaje, przed wszystkie prawa, przed wszystkie sposoby myślenia, żeby zobaczyć, co tam jest. I wraca potem do ludzi i mówi im, to jest niebezpieczne, a tutaj jest jakaś nowa możliwość, jakaś większa rozumność, przyjemność. Tak? Czyli cynik jako zwiadowca wysyłany przed całą ludzkość. I to taki cytacik z Epikteta, ale z diatryby poświęconej właśnie cynikom. A nie wiesz ty o tym, że bojowaniem jest żywot człowieka? Ten musi czaty odprawiać, a tamten wyruszać na zwiady, a jeszcze inny do szturmu uderzać. I nie mogą wszyscy koczować w jednym miejscu, albo i nie byłoby z tego żadnego pożytku. Ta figura jest o tyle ciekawa, że w niej słychać, albo można w niej dostrzec jakiś taki zaczątek bardzo współczesnego myślenia o podmiocie. Przez prawie całą historię filozofii podmiot właśnie w takim sensie podmiotu politycznego, etycznego, moralnego był myślany jako suweren. Podmiotem politycznym jest ten, kto jest suwerenem i podejmuje suwerenne decyzje w państwie. Podmiotem moralnym jest ten, kto panuje nad swoim życiem, namiętnościami i podejmuje suwerenne decyzje. A cynicy mówią nie. Podmiot jest takim wektorem. Podmiotem jest ktoś, kto się staje. Ktoś, kto próbuje nowych rzeczy, zwiększa swoją moc, kto sprawdza, do czego człowiek jest zdolny, do czego ciało jest zdolne, tak? Zwiększa swoją moc, zwiększa swoją siłę i zarazem swoją racjonalność.
Więc zamiast panowania nad sobą mamy tutaj taką figurę nieustannego stawania się kimś innym. Ja bym miał może jedno pytanie. W pierwszej części wykładu padła taka myśl, że etyka troski, czy etyka te troski właśnie o siebie, jakby troszeczkę nie ma miejsca, tak? Troszeczkę nie ma dla niej miejsca w tych podziałach przyjmowanych właśnie współcześnie w etyce, tak jak się tam wykłada. No i teraz w związku z tym chciałem zapytać, czy nie dałoby się, powiedzmy, troszeczkę zinterpretować, czy wyinterpretować tej etyki troski w na przykład etyce cnót, tak? Bo jeżeli weźmiemy sobie na przykład pod uwagę, że etyka cnót gdzieś tam wywodzi się od arystotelizmu i jakby dzisiaj jest jakoś tam przetwarzana, tak, współcześnie, no to ona jakby ma ten motyw, powiedzmy, tego samorozkwitu, prawda? I też z drugiej strony tego takiego adekwatnego doboru środków do sytuacji, czyli tam do odpowiedniego tam celu, osoby, sposobu działania i tak dalej. No a plus jakby współcześnie, to też pewnie przy okazji, czy to jest też wykorzystywane w tych tam nurtach pewnie feministycznych, więc trochę inaczej też, no ale generalnie dzisiaj się wraca, chociaż to jest jeszcze może poza takim dyskursem akademickim, klasycznym, no do tej etyki troski właśnie, nie? Wprost. Jeżeli chodzi o tą etykę cnót, to przyznam, że miałem największy problem z ugryzieniem jej, czy jakimś odniesieniem do tej tradycji antycznej, którą opisałem. Z jednej strony masz trochę rację, jest tu coś na rzeczy, jest dużo podobieństw, zwłaszcza jeśli cofniemy się do Arystotelesa. U Arystotelesa jest dużo takiego myślenia zawartego i tu jest racja, tak? U Arystotelesa też chodzi o wypracowanie pewnych cnót, o stanie się jakimś, o życie w konkretny sposób. Tym, czego natomiast brakuje, jest trochę jakby Arystoteles tylko taką teorię tego wszystkiego tworzy, a bardzo mało opisuje konkretne techniki tego, jak się powinniśmy zmieniać. Więc tutaj trochę tak brakuje, ale mówię, jakby twoje pytanie jest o tyle na rzeczy. Natomiast sytuacja się komplikuje od Tomasza, bo bardzo często dzisiaj etyka cnót to jest taka etyka tomistyczna, etyka cnót. Tak? Tomasz wykorzystuje etykę cnót Arystotelesa, ale nadpisuje nad nią różne chrześcijańskie motywy i nie, bardzo hasłowo za to przepraszam, ale kiedy tą tradycję, kiedy analizowałem tą tradycję kapłańską, to tam da się zauważyć obecność czegoś takiego, co się nazywa w filozofii paradygmatem efektywności. Odróżnia się skuteczność czynu od efektywności czynu. Skuteczny czyn to jest jak kopnę piłkę i ona poleci. To jest skuteczne. Ale żebym efektywnie wbił gola, to muszę spełnić pewne zasady. Musi być sędzia, który uzna tego gola. Może wpaść ta piłka do bramki, a sędzia powie, że ten gol się nie liczy. I chociaż jakby fizycznie, skutecznie ona wpadła, to jest nieefektywne. I bardzo jakby ontologia czy teologia Kościoła katolickiego bardzo mocno jest oparta na tym paradygmacie efektywności. Na przykład kwestia sakramentu, sakramentologia. Kapłan, żeby efektywnie udzielać sakramentu, musi legalnie obejmować urząd. Natomiast na przykład nieważne jest to, czy on żyje bez grzechu, albo czy nie jest ateistą. Kapłan może być ateistą, nie wierzyć w to wszystko, ale jeżeli jakby wykonuje odpowiednie procedury i legalnie sprawuje urząd, to chrzest czy inny sakrament, którego udzieli, jest legalny. Natomiast heretyk może przestrzegać wszystkich chrześcijańskich reguł, może żyć najbardziej cnotliwie, ale nie sprawuje legalnie urzędu i jest nieefektywny ten jego czyn. Więc Tomasz, kiedy przejmuje do Arystotelesa tę etykę cnót, to jakby wpisuje ją w ten paradygmat efektywności. I tam te cnoty, mówię to jakby bardzo długo i szczegółowo trzeba opowiadać, ale na przykład pokazuje, że istnieje coś takiego jak cnoty wlane, czyli takie, których nie może człowiek sam osiągnąć, tylko one muszą jakby
być mu przekazane przez Boga, że człowiek działa efektywnie tylko ile, czy efektywnie moralnie tylko ile wpisuje się w struktury Kościoła i tak dalej. Więc moim zdaniem to jest ten moment, to jest ten moment, kiedy ta etyka cnót jakby wychodzi poza te ramy tej etyki troski o siebie. Ale inaczej się zatraca po prostu. Trochę tak, albo jakby następuje bardzo duża modyfikacja. Jeszcze jeden taki wątek, może on jest dosyć ważny, też bardzo skrótowo. Chodzi o tą kwestię woli. Dla antycznych, aż do Augustyna, taka kwestia jak wolna wola nie jest właściwie aż tak istotna. Stoicy mówią na przykład o hegemonikon, tak? Mamy taki aspekt w sobie, coś, co może rządzić nami racjonalnie, ale to jest stłumione przez te namiętności, nawyki, wychowanie i tak dalej, i musimy w sobie ten hegemonikon rozwinąć. Wtedy będziemy mieli tą silną, żelazną wolę, dzięki której będziemy mogli kierować swoim życiem. Natomiast dla tradycji chrześcijańskiej najważniejsza jest wolna wola, której wcale nie trzeba trenować. To się dokładnie nazywa po łacinie liberum arbitrum, czyli taka wolna arbitralność. Ja jakby mogę dowolną decyzję podjąć, nie muszę tego ćwiczyć w żaden sposób. I teraz ważne jest to, żebym podejmował te decyzje, które są określone przez na przykład prawo kanoniczne, przez katechizm Kościoła katolickiego i tak dalej. Ale nie muszę tu nic ćwiczyć, więc mówię, jakby jeszcze raz, ten taki aspekt ćwiczebny zanika w etyce cnót tej takiej scholastycznej. I to jest dla mnie jakby kluczowy punkt, dla którego ja odróżniam te dwie etyki od moralności. Czy współczesne pojęcie cynika i cynizmu, z tego co Pan nam przekazał, zupełnie odbiega od pojęcia antycznego? Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz. Kilka się da takich zauważyć. Monachos, mnich. Oryginalnie oznacza monachos, to jest osoba samotna, a dziś mnich to jest raczej ktoś, kto żyje w klasztorze, w wspólnocie. Parezja, takie bardzo ważne pojęcie dla etyki. Oryginalnie szczerość, odwaga mówienia prawdy, niewygodnej prawdy. Na przykład kiedy poddany albo dworzanin mówi tyranowi, że postępuje źle, chociaż wie, że mogą go spotkać za to przykre konsekwencje, to posługuje się parezja. Ona jest rozumiana jako cnota. Odwaga mówienia prawdy, odwaga, którą mają ci, którzy są niżej w hierarchii. I dla antycznych ona była niesamowicie ważna. Na przykład uważano, że demokracja nie może działać bez tej parezja. Natomiast i na początku w chrześcijaństwie ona też jest bardzo ważna, mniej więcej do IV-V wieku. Mnicha też powinna parezja cechować. Chrześcijanina parezja powinna cechować. Na przykład świętemu Pawłowi jest przypisywana parezja, ponieważ on przed Żydami i poganami odważnie mówi o wierze w Chrystusa, chociaż go może to kosztować jego własne życie, tak? Czyli na przykład męczennicy, którzy odważnie mówią o wierze w Chrystusa, są tymi, którzy posługują się parezja. I w IV-V wieku nagle ta parezja, ta szczerość nabiera sensu bezczelności. Jest wadą, którą trzeba wykorzenić, tak? Mnich nie może mieć parezja. I tak samo jest z tą tradycją cynicką. Jakby to, co Pan zauważył. Dzisiaj cynik to jest ktoś, kto w taki ironiczny podchodzi sposób do rzeczywistości, kto wykorzystuje innych do własnych celów, a przede wszystkim opiera się tak, i opiera swoje życie na kłamstwie często, tak? Natomiast cynik starożytny był przedstawiany jako ten, kto w najdoskonalszy sposób posługuje się parezja i kto jakby żyje zawsze życiem prawdziwym. To też jest ciekawe, że pierwsi ojcowie Kościoła i ojcowie pustyni bardzo mocno inspirowali się tradycją cynicką. Nie podobało im się to, że cynicy byli dla nich ateistami czy tam bezbożnikami, bo nie wierzyli w Chrystusa, ale jakby bardzo często ich za przykład podawali. U Hieronima ze Strydonu, to jest ojciec Kościoła, który przetłumaczył jako pierwszy Biblię na łacinę. W jego traktatach bardzo często pojawiają się Krates i Diogenes, dwaj pierwsi cynicy, jako przykłady dobrego życia. Grzegorz z Nazianzu, jeden z ojców kapadockich, też twórca wschodniego monastycyzmu, bardzo często mówi dobrych chrześcijan nazywa cynikami, tak? Dobrymi cynikami. Tak? To na początku funkcjonowało właśnie jako raczej pochwała, nie zawsze, ale bardzo często, nawet u ojców Kościoła, a potem właśnie ten sens się zmienił. Tak, ja mam dwie uwagi, raczej nie te pytania,
Słuchałem bardzo ciekawy temat i przeanalizowałem sobie trochę. W przypadku tego zbawienia był pozycja mędrzec i pozycja dziewica. Tylko że tutaj dziewica bym podzielił na trzy jeszcze. Mhm. Dziewica, mnich i święty. Mhm. Wyjaśnię to tak w ludzki sposób, najbardziej. Załóżmy, że jest sytuacja taka, dziewica, mnich siedzą przy stole i mają dwie bułki chleba. Dwie bułki. Żeby się najeść, wystarczy mi jedna bułka. Dziewica zje tylko jedną bułkę, nie pomyśli o tym, że zje następną, tylko po prostu bo zje i tyle. Nie myśli o tym, bo to byłoby już obżarstwo. Po prostu zje tyle. Mnich, w wypadku mnicha, to on zje pół bułki. Dlatego, że po prostu, żeby się najeść, potrzebował tą całą bułkę, ale on odrzuca jeszcze sobie dodatkowo, że tak naprawdę jeszcze się dodatkowo umęcza. Więc tutaj jest takie rozdzielenie i wydaje mi się, że w pana pracy to jest właśnie to rozdzielenie między tym podejściem. A jeszcze jest pozycja świętego, wydaje mi się, gdzie to jest już ostateczne takie podejście, jak już myślimy o samym zbawieniu. Zarówno dziewica wierząca, jak i mnich, widząc to zbawienie, oni się modlą, tak? Nie pragną niczego, tylko i wyłącznie zbawienia. Samo zbawienie to już jest też pragnienie w pewnym sensie. Więc osoba święta to już po prostu modli się i w ogóle nawet nie myśli o tym, że ma być zbawiony, tylko po prostu, bo tak trzeba, raczej nawet nie, bo tak trzeba, po prostu się modli. Nie myśli, nic. Więc ja bym tak to sobie rozgraniczył, te trzy, właśnie dziewice na trzy. W wypadku tego, tutaj jeżeli popełnię błąd w wymowie, to też przepraszam, stutisu. Tam było też, że... Stultitia. Stultitia. Pozycja na myślenie na głupca, tak będę mówił lepiej. W wypadku tego głupca, tam pan mówił, że to jest też jakby trochę rozgraniczenie na trzy, że raz to, że moje zachowania są całkowicie randomowe, czyli znaczy nie tyle co randomowe, po prostu przypadkowe. Raz, dwa, że tutaj było właśnie, to mnie zastanowiło, było wychowawcze i właśnie, że tutaj raczej jest coś takiego, że widzę jakiegoś idola i po prostu idę za niego. Nie tyle, że on mnie wychowuje, tylko on właśnie na odwrót. Widzę idola, to zaczynam ubierać czarną kurtkę, bo mi się on podoba. Tylko, że właśnie w tym tutaj w wypadku tego nawracania, tak, było, że spojrzenie na siebie, później było, że właśnie szukanie tego na innego i potem była ta prawda. Tylko, że w tym poziomie drugim, że właśnie patrzę na innych, jest sytuacja taka, że ja wchodzę z tym poziom głupca, bo co prawda być może ta osoba, która będzie mnie nawracała, ma jakiś, że tak powiem, ma wiedzę i to co pobieram z jego nauki jest, że tak powiem, do dążenia do tej prawdy. Jednakże tak naprawdę powinny być dwa poziomy, że ja sam dochodzę do tej prawdy, bo wtedy wchodzę właśnie w poziom głupca, który... Rozumiem, o co ci chodzi. Wiesz co? To na pewno był jakiś problem, jak rozpoznać właściwego nauczyciela etyki albo właściwego przewodnika duchowego w ramach ascetyzmu chrześcijańskiego, ale jakby tak pomijając te kwestie właściwego rozpoznania, uzasadniało się to w ten sposób. Filozof czy mędrzec, ten, który powinien być przewodnikiem dla innych, jest inaczej. Takim najbardziej podstawowym poziomem odniesienia dla antycznych filozofów była physis, czyli natura. I natura jest racjonalna dla Greków. Natura nie postępuje niewłaściwie, bo jakby jest tym takim w pewnym sensie czystym zachowaniem, czy tym, jak powinno być we właściwej postaci. I mędrzec to jest ktoś, kto dotarł do tego poziomu, że żyje zgodnie z naturą, tak? I o tyle go potrzebuje, że teraz tak na szybko pomyślałem, że masz trochę rację, że cynizm jest odpowiedzią na ten problem. Że
ja jestem przewodnikiem duchowym dla innych, ale zarazem takim, który ich natychmiast uczy, że nie mają mnie wcale naśladować, że nie mają być mi posłuszni, tylko raczej mają się kierować tą racjonalnością natury. Ale jakby o ten poziom odniesienia chodzi, natomiast dla całej tradycji chrześcijańskiej tym ostatecznym poziomem odniesienia nie jest fizys, tylko jakiś transcendens, tak? I święty przewodnik duchowy to jest ten, kto uosabia trochę ten transcendens. Ja się idę za jego przewodnictwem nie dlatego, że on jest tą osobą, nie naśladuje tej konkretnej osoby, tylko dlatego, że on wciela te boskie reguły. On jest tylko takim przekaźnikiem tego, co boskie. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o to... Dobranoc. Jeśli chodzi o to rozróżnienie na mnicha, dziewicę i świętego, tak, myślę, że jakby takie subtelne podziały są istotne, kiedy się blisko tym tekstom przyglądamy. Ja wybrałem tą... To nie jest tak, musicie Państwo o tym w taki sposób pomyśleć, to nie jest tak, że oni mieli tę świadomość metodologiczną, którą my dzisiaj mamy i oni mówili, no dobra, to teraz jakby do czego chcemy dążyć, jaki jest ten podmiot, nazwijmy go dziewicą albo nazwijmy go świętym. To nie było tak, różni autorzy różnie to nazywali. Mówiono o tym jako o czystości, o dziewictwie, o świętości, ale też na przykład mówiono o anielskim życiu, tak? Mnich, dziewica to są ci, którzy żyją anielskim życiem już tu na ziemi. Tym życiem, którym będą żyli inni dopiero po śmierci, po zmartwychwstaniu, oni już teraz żyją, tak? Wybrałem tą figurę dziewicy jakoś po prostu tak po prostu pasuje. Po panu do zbioru, tak? Tak. Pan powiedział jako zbiór, a ja po prostu... Oczywiście. Tak, masz rację, tylko chciałem doprecyzować. Jeżeli chodzi o cyników, w odróżnieniu od pozostałych filozofów podejmujących ten temat, oni dają nam możliwość właśnie tego ćwiczenia samoświadomości, mniej tych instrumentalnego traktowania wszystkich tych inspiracji przychodzących z zewnątrz. Czy to nie jest tak? Chyba nie umiem na to tak zmarszu. No bo oni nam jednak preferują pewną aktywność. Mnie to jako osobie współczesnej bardzo odpowiada, nie ukrywam, bo zakłada się, że mam możliwość jakiegoś sprawstwa. Tak. A nie czekam, aż przyjdzie olśnienie takiej czy innej postaci, czy w postaci tego, czy innego, powiedzmy, no, przewodnika, guru. No bo ćwiczę, mam się ćwiczyć tej aktywności nieustannie, pamiętając, że mogę błądzić. Tak. Chyba jakby te błędy w tej tradycji cynickiej też są istotne. Bardzo ciekawe dla mnie. To też jest jakby dosyć złożona sprawa, bo na przykład jakby platonizm był bardzo takim mocnym zwróceniem się do swojego wnętrza i szukaniem tam. Natomiast stoicyzm, z jednej strony mamy tą figurę twierdzy wewnętrznej, ale z drugiej strony bardzo duża ilość stoików znajdowała się pod wpływem tradycji cynickiej. Czasem ten cynicyzm był przedstawiany jako taka radykalna postać stoicyzmu, chociaż jakby historycznie jest dokładnie odwrotnie. Tacy byli, albo inaczej, była część zaangażowanych politycznie stoików i oni wtedy jakby bardzo blisko byli tych cyników. Tak? Ja nie są odkryciem, dziękuję bardzo. Dla mnie też byli, przyznam, że jak czytałem te wszystkie teksty, to nie spodziewałem się, że ta tradycja cynicka mnie tak zafascynuje. Jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie mojego wkładu.